Bang, potęga. Czy gdziekolwiek. Dobra, gramy. Mniejsza. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie tego oto Batmobila. Oczywiście zaczniemy od tego, co można w nim modyfikować. Jest takie coś jak malowanie real life, gdzie jest po prostu cały czarny. Jak ktoś tego nie użyje, to może zmieniać kolory tak jakby drugoplanowe, tak jak widzicie w tle. Ja sobie dam po prostu cały czarny samochód, bo mi się chyba bardziej podoba. Opon tutaj nie zmienimy, boosta tutaj też nie zmienimy, ale wygląda całkiem ciekawie swoją drogą. Trochę coś z Alfa Boosta ma, tak prawdę mówiąc. Jeden z lepszych boostów takich do samochodów. Na dach nic nie damy, antenki nie damy. Wybuch można mieć dowolny. Tutaj też warto dodać, że się dostaje te takie wybuchy właśnie z pakietu, tego typu jak ten. Ale z drugiej strony, jak kupujecie wszystkie Batmobile, to potem macie do wyboru wszystkie trzy. Nie wiem, w sumie jest to giga podobne, nie jestem w stanie powiedzieć, które mi się najbardziej podoba. Śladu też nie można wybrać, co jest w sumie ciekawe, bo chyba zwykle można. I dźwięk silnika. Tak i w sumie nie wiem, nie spodziewałem się, że tak będzie brzmiało, ale dobra, mniejsza. Standardowo testujemy, więc pierwszy mecz freestyle 1v1, potem zobaczymy hitboxy, potem kolejny mecz freestylu i na koniec zagram sobie rankeda. Dobra, jest pierwszy przeciwnik, ja jeszcze może tutaj strategicznie powiem, że test tego takiego ostatniego Batmobila, chyba Night Rider się nazywa, nie Night Rider. The Dark coś tam, pojawi się pewnie jutro albo pojutrze na kanale, a ten test Batmobila, co używał Cooksir, już jest na kanale, pewnie będzie podlinkowany w opisie czy gdziekolwiek. Dobra, gramy. Mniejsza. Na start bardzo fajna bramka, double tag. Co? Double reset i przeciwnik wyszedł. Okej, więc to może być ciekawe. Niesamowite, że ledwo się mecz zaczął, mi się udało coś strzelić, a przeciwnik wyszedł, więc zagramy jeszcze jeden casual, może będzie wytrwalszy enemy. Dobra, mamy nowego przeciwnika. Co tutaj mogę powiedzieć na start? Może poruszę temat wyglądu tego samochodu? O, szkoda w sumie, że nie weszło, bo zawsze byłby to jakiś powód dla przeciwnika, żeby nie wychodzić. Żeby poruszyć temat wyglądu, to wygląda bardzo ciekawie. Ten boost też jest w miarę fajny. Taki mówię, kojarzy mi się z Gold Rushem, z Alpha Boostem, którego używam praktycznie cały czas z Backes Moda. Z drugiej strony nie można tutaj praktycznie nic edytować, ale podoba mi się to, co jest tutaj zrobione. Nie wiem, niczego mi nie brakuje w tym aucie tak naprawdę, jeżeli chodzi o aspekt wizualny. Ciekawi mnie tylko, jaki to może mieć hitbox. Czy to jest hitbox taki sam jak ten taki Cooksirowy Batmobil? Czy to jest jakiś Dominus? Obstawiam. To auto wygląda na giga długie, więc obstawiam, że to jest ten sam hitbox co Batmobil. Ten taki bazowy. To znaczy, nowi gracze pewnie nie wiedzą, który jest bazowy, ale po prostu zobaczymy. Ten taki najdłuższy, najstarszy, znany z tego, że Cooksir nim grał. Tak, niszczymy przeciwnika. Polećmy sobie na coś takiego podstawowego. W miarę git jest odwzorowany hitbox z tego, co mi się czuje. Przynajmniej takie mam wrażenie. I przynajmniej z przodu, bo też nie mówię o tyle samochodu, wiadomo. Chociaż zobaczmy tyłem, walnijmy tyłem piłę. No git jest. Nie ma na co narzekać. O, jeszcze Cooksir Pincha trzeba zrobić, jak mamy Batmobila, to tym bardziej. Zresztą na każdym odcinku trzeba robić Cooksir Pincha, na każdym teście. Tak też swoją drogą może przypomnę o tym, że możecie zostawić na przykład subskrypcję. To by było bardzo miło, jakby ktoś zostawił, bo fajnie by było dobić w tym roku 40 tysięcy, chociaż prawdę mówiąc chyba szansa jest mała. No, ostatnio to wolno leci, ale przypomnieć można. Okej. Nie starczy mi boosta na nic lepszego. Ale on o tym nie wie, więc bramę mamy przynajmniej. Też nie wiem, czy o tym wcześniej mówiłem, ale jak zakupujecie jakieś autko, to polecam wpisać kod EDEK w sklepie. Po prostu tak jak się nazywam na YouTubie, identyczna nazwa. Jeżeli to jest ten sam hitbox co Batmobil Cooksira, to znaczy ten taki podstawowy, 2016 rok chyba, to prawdę mówiąc, tym mi się lepiej gra. Jest taki lżejszy, przyjemniejszy. O, ziomek się nie rusza. Dobra, to myślę, że nie będziemy strzelali, tylko już sobie wyjdziemy za chwilę. Dobra, polećmy na Cooksira, może zdążymy. Okej. Bang, potęga. No i w okienko, to znaczy w okienko, no w bramę, ale potężny był, no nie zrobiłem go, nie mam wprawy w Cooksirach ostatnio, ale moc jest, także obstawiam, że to jest ten sam hitbox, co ten taki klasyczny Batmobil, bo jest naprawdę kituwa. On coś prawdopodobnie do mnie pisał, ale jest na konsoli, więc pomimo tego, że w sumie mam włączony czat, to dalej nic nie widzę. Ale to było śmieszne w sumie. Nie zdążę zrobić Cooksira, za blisko jesteśmy piły, ale może zdążę zrobić...
Nie wiem co, nic nie zdążę za bardzo. Strzelmy bramkę i tyle. Dobra, on się znowu nie rusza. Chociaż nie wiem, znowu się rusza. Ciężko określić, co on w ogóle chce. Naprawdę, może po prostu nie wiedzieć, że nie da się pisać pomiędzy platformami w grze, poza szybkim czatem i coś do nas tam wypisuje. Ciężko powiedzieć. Dobra, zróbmy może pogobansa. Nie umiem zrobić pogobansa, więc nie zrobimy jednak. Dobra, nie za dużo boosta, ale może na Grand Pincha styknie? Proszę? No nie było to potężne, ale przynajmniej weszło. Nie wiem, co tutaj mogę więcej powiedzieć. 115 na godzinę. Jakie zagranie jeszcze możemy wykonać tym autkiem? W sumie nie mam pojęcia. Może ceiling shot musty double albo nie? Nie wyszło, ale to nie kwestia auta, tylko po prostu źle sobie podbiłem piłę. Bo autem się czuję właściwie. Jeżeli to jest hitbox Batmobila, tego takiego najdłuższego, czyli po prostu plank, to myślę, że sobie czasami poużywam to autko chętniej. Z drugiej strony, jeżeli to będzie do minus, to dalej będzie to fajne auto do pogrania, ale pewnie wtedy nie będę go wybierał ponad zwykłego do minusa, bo nie będzie miał tej takiej przewagi długości. Okej. Dobra, to nie będzie najszybszy na świecie. No i co, mecz skończony, wyjdźmy sobie może na trening swobodny i zobaczymy hitbox. Dobra, prezentuje się w ten sposób. Zasadniczo sprawdziłem, jest to hitbox do minusa, jednak nie jest to hitbox planka, czyli tego takiego najdłuższego Batmobila. Mogę powiedzieć tyle, że z jednej strony gra się nim dobrze, z drugiej strony szkoda, bo fajnie by było mieć jakąś dodatkową alternatywę samochodu z tamtym hitboxem. No ale nic nie poradzimy. Standardowo wystaje trochę z przodu, wystaje trochę z tyłu, powiedzmy, że nie ma tragedii. Dobra, w sumie to bardzo dużo trików już zrobiliśmy w tamtym spotkaniu, to ja tutaj jeszcze będę startował rankedy dwójki oraz jedynki. Zobaczymy, co nam wyszuka i myślę, że to już będzie koniec odcinka, żeby tak nie przedłużać. No wyjątkowo dużo mieliśmy zagrań w tym czasie. No i dobra, rankedy 1v1. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja sobie już zapiszę powtórkę, żeby mieć do miniaturki. O, nie zaczyna się kolorowo. Okej, udało się to jakoś jeszcze wybić. Oj, boosta nam zostawił, super. Zasadniczo co do mojej formy, to ostatnio nie jest na najwyższym poziomie, ale nie podoba mi się to, że nagle ogarnąłem, że sezon się w sumie niedługo kończy. To znaczy niedługo, za jakieś albo 30 dni, albo już niecałe, coś wokół 30. A ja jeszcze nie zacząłem grindować i tak dalej, przydałoby się wbić jakieś supersoniki w tym sezonie również. Więc myślę, że będzie jakoś, nie wiem, seria z Progress League czy cokolwiek, albo po prostu sobie pogram poza kamerami też więcej. Ale może skupmy się na samochodzie. Też tutaj miałem uwagę od znajomego i nie tylko, żeby w seriach typu Progress League, gdzie się skupiam na graniu, to znaczy gdzie się skupiam na graniu, gdzie po prostu pykam rankedy, żeby trochę bardziej tryhardować. Nie takie chillowe gadanko, tylko większy tryhard i dajcie znać, czy w sumie wolicie, jak sobie tak na chillku gadam grając rankedy, czy mimo wszystko preferowalibyście pełen tryhard. Jak tak, to oczywiście się dostosuje. W ogóle ja chyba nagram takie odcinki, zobaczycie sami, jak to wypada. Jedynie wtedy bym na pewno trochę mniej gadał. Dobra, fliczek. Niestety nie w bramę, hitbox do minusa, czyli nie Octane, na którego zwykle hitbox używam, na fęku. Ja sobie to kopnę na sufit. Nie powinienem tego robić, ale co tam. Dobra, nie straciliśmy przynajmniej z kontry. Szybko się zrecoverowałem. On to dotknie. Podoba mi się to i nas niszczy. Chciałem tego uniknąć, zapomniałem driftu przytrzymać, bo jestem trochę słaby. Też kolejna kwestia jest taka, że chyba muszę nowego pada zamówić, bo mi się ten troszeczkę psuje. Jedyne co? To znaczy nie jest to jakieś turbo duże uszkodzenie, ale denerwuje. Teraz się to nie dzieje, ale co jakiś czas mam coś takiego, że tak jakby gałka mi się sama do góry wychyla i przez to czasami mi się auto obraca, co nie jest pożądane, wiadomo. Dobra, zbierzmy przyspieszenie. Dobijmy za jego plecy. O, weszło. On już się podlał i to nawet dobił. Trochę za niski jest dla mnie hitbox do minusa, jak nim nie pykam. Części trzeba poskakiwać. Nie no, po prostu do wyczucia. Nie ma bumpika, niestety. Ale co do samego auta, to naprawdę nie gra się nim źle. Jest takie bardzo przyzwoite jak na dominusowy hitbox. No tego wygląda fajnie, więc jak najbardziej do polecenia. Okej. Bumpnijmy? Nie bumpniemy. Teraz? Bumpnięty? Nie wiem, co ja robię. Dziwnie gram, strasznie niepewnie. A to mówię, że kwestia, że mało gram w raketa i nie czuję super formy. Dobra, zbejtowany. I mamy pustą bramę. Dobra, strzelamy. Udało się go nabrać na to, żeby tam do nas podjechał i w sumie pustą bramkę nam przez to zostawił. W sumie to nawet ostatnio nauczyłem się robić jakoś trochę lepiej speedflipy na kickoffach. To znaczy kickoffy ze speedflipem. Ale na odcinku to jakoś boję się tego używać, że mi nie będzie wychodziło. Więc chyba nie będę. No i niestety przebił nad nami piłę. Zobaczę w sumie na powtórce, jak blisko byliśmy tej piłki. Bo myślałem, że tego nie zrobi, to znaczy błędne to było.
Nie wiem, czy fękiem tak naprawdę by to nie uderzyło w auto nasze, bo jest wyższy samochód po prostu. Taką teraz mam się zastanawiajkę. Okej, Fliczek. Niestety obronił, ale mamy boosta, mamy piłę, więc wszystko czego trzeba. Znowu Fliczek, 3-2 dla nas, idealnie. W ogóle śmiesznie wygląda to taka dziura, tak jakby garb w tym samochodzie, tylko taki odwrócony garb. Tak jakby kota robiło, nie wiem czy kota. Nie wiem jak to określić, ale wiecie o co chodzi, tak jakby schowek na piłkę na środku. O, dobra, w końcu siadła bramka z tego zagrania, z tak jakby bruzówki, chociaż chyba go nawet nie bumpnąłem, ciężko powiedzieć. Ale fajnie to wygląda z tej perspektywy, tak jakby miało takie miejsce na piłkę, żeby łatwiej się ją prowadziło. Oczywiście tak nie jest, bo to nie jest uwzględniane w hitboxie samochodu, ale wygląda to śmiesznie. Chyba już na czas wygramy, nie zdąży do nas dolecieć i strzelić jeszcze jednej bramy. No dokładnie, no ale nie skupiamy się tak bardzo na rankedzie, a bardziej na tym samochodzie. No ale wygrany mecz pokazuje tylko tyle, że auto jest całkiem git. W ramach takiego małego podsumowania mogę powiedzieć, że w sumie auto od siebie mogę polecić, jeżeli komuś się podoba. Na pewno nie jest jakieś giga niegrywalne. Trochę się zawiodłem, że nie jest to hitbox Batmobila, to znaczy planka. No w sumie to też jest Batmobil, więc tak głupoty gadam. Ale że nie jest to po prostu ten taki najdłuższy hitbox, bo by to naprawdę fajnie pasowało. I byłoby to naprawdę bardzo fajne urozmaicenie dla tego samochodu. No ale cóż, generalnie gra się nim dobrze, wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. O ile ja nie jestem fanem Batmana, nigdy tego za bardzo nie oglądałem, o tyle ktoś z was może jest. No i przede wszystkim to też trzeba dodać, że jest w miarę fajnie wycenione to DLC. Płacicie chyba 800 kredytów za jeden samochód, albo 2000 za cały pakiet trzech, gdzie już mając ten jeden samochód, macie dodatkowo fajny wybuch po bramce. O, dobra, może kopnę piłę w bramę, żebyście to zobaczyli jeszcze raz. Taki wybuch dostajecie w pakiecie, więc w sumie moim zdaniem jest to jedno z bardziej opłacalnych DLC, naprawdę. Nawet pojedynczo się opłaca kupić, bo macie wtedy niepowtarzające się wybuchy po bramce i fajne samochody. Dobra, już nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zapraszam oczywiście do zostawienia suba oraz lajka. No i miłego dnia. Elo, elo.